Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Szatnia zabrana cała? Dobrze, poproszę jeszcze o pas i możemy sobie ruszać dalej w świat. Ani słowa o polityce, chociaż może nam się zdarzyć, i ani słowa o koronawirusie, obiecuję, dobrze? Okej. Okay. Do zobaczenia, panie doktorze. Jeszcze się pożegnał. A pokazywaliśmy dzisiaj rano naszym widzom zwiastun horroru, w którym się pojawiasz. Mówią o nim, że to jest jeden z najlepszych ostatnio filmów z tego gatunku, który wchodzi do polskich kin. Trzeba się bać? Najlepszy? Pewnie tak. Nie wiem, czy najlepszy jako jedyny w Polsce. Bo polski, chyba nie, tak, może tak. Polski jedyny, więc musi być najlepszy. Ale tak czy siak myślę, że będzie bardzo dobry, bo to jest film w reżyserii Bartosza Kowalskiego, a to jest fantastyczny reżyser i myślę, że on... Zresztą dlatego się też podjęłam tej roli, bo ja nie lubię tego gatunku. Nie lubisz horroru? Nie. Ale nie. Dominik, no to zobacz. Szeroki. I to jest fajne. Mamy gościa, który nie lubi horroru, a ty masz fragment horroru, graj. Dobra. Proszę bardzo. Zobacz, może mało krwi, rzeczywiście. Będzie ale dużo. Będzie naprawdę. Będzie dużo. Ja nie wiem, ile ja mogę zdradzać, ale możesz, no, jeśli chodzi o litry krwi, to musi możesz być krew, może tak, hektolitr krwi, ale będzie też dowcipniej. To jest fajne, że. W horrorze może być dowcipniej? Tak, tak. No nie może być tylko krew, krew i zgroza i lęki. No, ale, no ja rozumiem, śmierć, że horror jest tym, co wciąga, rozbudza wyobraźnię, przejmuje, to jak tam wpuścisz żart, no to emocje spadają. Nie. Pójdź to zobaczysz. Ja się boję. Dobre kino to jest. Ale zobacz, kino. Powiedziałeś, że to jest pierwszy w Polsce, czy w ogóle jakby nie ma za dużo tych gatunków takich robionych tutaj na naszym rynku, bo? Nie wiem. Nie wiem, a dlaczego. Nie chcą grać? Nie wiem, dlaczego tak jest. No może lepiej, że nie wiem, no fajnie, że jest ten pierwszy i fajnie, że go zrobił Bartek. Ja w ogóle, to tak jak powiedziałam, nie lubię tego gatunku, nie oglądam. No taki teksańska masakra piłą mechaniczną. No, zobacz, to nie części dla mnie kompletnie. Blair Witch Project to jest na coś przykład takiego, psychologiczny horror, ale tamto to no takie krwawe horrory, dlatego jak mi Bartek zaproponował, ja się ucieszyłam, że Bartek ma jakąś rolę dla mnie, bo widziałam jego Plac Zabaw i to jest genialny absolutnie reżyser. Więc bardzo się ucieszyłam. No trochę minami zrzedło, jak usłyszałam, że to horror. Słuchaj, mam dla ciebie rolę w filmie. O, Bartek, tak, cieszę się, że dzwonisz, to bardzo mi miło. Tak. I po dwóch godzinach rozmowy powiedział, wiesz, ale to horror. Mówię, nie, on powiedział odmówić to na samym początku i ja powiedziałam wtedy nie, dziękuję, to jednak nie. Rzuciłeś, ale jednak mnie nie, bo to już było na spotkaniu. Ale bardzo mnie zaintrygowało to, że no on to będzie robił. Ja wiedziałam, że on nie może zrobić nic złego. Dlatego poprosiłam o scenariusz, zawsze tak robię, bo to jest jakby no gwarant, no albo będzie, jak jest dobry scenariusz, no to jest szansa, że będzie dobre kino, a jeszcze jak jest dobry scenariusz i dobry reżyser, no to już tym bardziej. No i się okazało, że to jest, kurczę, świetna historia, że to jest tak wciągające, że to jest właśnie zabawne, to naprawdę nie jest bez znaczenia, bo powiem ci, że to nie tylko w horrorze, ale jak robisz dramat, ciężki dramat, to jeżeli brakuje tam oddechu, brakuje tam uśmiechu, no to jest, masz równie pochyłą w dół i to jest po prostu, wiesz, no widz nie wytrzymuje. Napięcie. Żeby dotknąć kogoś naprawdę, dotknąć mocno, otworzyć jakąś klatkę z bólem, z cierpieniem, trzeba najpierw go otworzyć, a otwiera się najlepiej śmiechem. Tak, choć myślę sobie o tym, jak to... Później można tego to solić i to tym bardziej boli. To jest, wiesz, najlepsze w dramacie. Się rozkręciłaś, no dobrze, oczywiście. Ja już się czuję, jakbym był siedział i zapiął pasy właściwie w tym kinie teraz, ale dostałaś ten scenariusz cały we krwi, otwierasz, czytasz i mówisz, że jest pociągający. Co w tej historii cię wciągnęło? Historia. Historia, wiesz co, konstrukcja. To, że ten naprawdę slasher krwawy i absolutnie no, dla młodego widza, no, z taką specyfiką tego gatunku, miał świetnie zarysowane postaci, świetną konstrukcję, trzymał w napięciu, no i że to robi Bartek. A koleżanki na planie też mają znaczenie? Oczywiście, zawsze, dla mnie zawsze mają znaczenie partnerzy również, reżyser, tekst, partnerzy.
Nie wiedziałam, że będę grała z młodymi. Zagrali młodzi z tak różnego świata, bo jest tam i Julka Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska. Jest mój student w Słupskiej Szkoły Filmowej, Sebastian Dela. Jest też Staszek Cywka, który no, chyba już ma ogromne doświadczenie, tak jak zresztą dziewczyny. No, ale jest młody Michał Lupa, za którego trzymam w tym roku kciuki, bo będzie zdawał do szkoły. Absolutny brylant. Myślę, że tam szkoły się powinny o niego bić, teatralne, ale ty tak, pani profesor, sobie ludzie młodzi. Brzmisz tak jakby w pozytywnym tego słowa znaczeniu, pani profesor, tak. Na planie ma tak, tu studenta, tu przyszłego studenta, tak, tutaj no, mam kogoś nadzieję. Zupełnie innego świata. Mam nadzieję. Ale jest tak, powiedz Gabriela, że ci ludzie z tych innych światów, przychodzący nagle na plan filmowy, pracujący z doświadczonymi ludźmi, też dają coś fajnego, co można wziąć? Oczywiście. Młodzi dają bardzo dużo, dają taką pasję, dają jakąś taką, nie wiem, świeżość. Ja mam zajęcia od 6 lat w szkole filmowej w Łodzi i myślałam, że broniłam się przed tym bardzo długo, bo myślałam, że, nie wiem, to jest ogromna odpowiedzialność, bycie pedagogiem, nauczanie, odpowiedzialność za młodych, ale prowadzę takie zajęcia, które mnie również dużo dają. Zajęcia z improwizacji, prowadzimy to razem z siostrą, piszemy z tych improwizacji młodych aktorów, piszemy sztukę, którą ja później na końcu wystawiam jako egzamin. I oni naprawdę dają, to jest w dwie strony działa. Ja się dzielę z nimi swoim doświadczeniem, oni mi dają tą niesamowitą taką świeżość, taką pasję, którą mają w sobie. No, jest to na pewno wymiana obopólna. To, że oni są młodsi, że oni są z tego takiego niekoniecznie stricte filmowego świata, to miało w założeniu reżysera jakoś filmowi pomóc? Tak, dlatego, że to jest dla młodych ludzi również, więc no, siłą rzeczy młodzi, ale nie tylko tam, wielu starszych aktorów również występuje, natomiast taką grupą główną, którą ja prowadzę przez las jako przewodniczka, to są właśnie młodzi ludzie. Bardzo, bardzo naprawdę myślę, że wspaniale zagrali i z taką pokorą i poświęceniem tutaj wszyscy. A co to znaczy dobrze zagrać? Co to znaczy dobrze zagrać w horrorze? Może co to znaczy dobrze zagrać? Zagrać tak, żeby widz nie widział, na przykład oglądając, dla mnie, oglądając znanego aktora, żeby nie mówił, o to jest Więckiewicz, super zagrał, tylko że jaka to jest świetna postać, ten pan jakiś Kowalski czy jakiś, prawda? Że nie patrzymy na aktora, który gra i mówimy fajnie gra, tylko patrzymy i widzimy tę postać. To jest wtedy, dla mnie to jest ideał, tak wchłonąć tę postać, tak tę rolę przyjąć do siebie, dać jej swoje emocje, dać jej swoje ciało, ale tak, żeby widać było postać, nie rolę, postać. To jest łatwe wejść w dlatego coś takiego? Dlatego mówię być bardziej niż grać, to jest jakby taki ideał. Ładne. Czy to na planie horroru jest trudniejsze niż jakiegokolwiek innego gatunku? Absolutnie nie. Tutaj tylko wiesz co, no jest coś takiego, że w horrorze się gra tak jak w każdym innym filmie, tylko tutaj masz emocje, które w pewnym momencie sięgają zenitu, bo tak naprawdę każda z postaci gdzieś tam na jakimś etapie tego filmu jest na granicy życia i śmierci. Ale to nie ma jakiegoś, no, gramy ludzi, którzy po prostu gdzieś tam stykają się z zagrożeniem. Tylko my widzowie widzimy to, kiedy to jest już zmontowane, udźwiękowione, siadamy i zaczyna się akcja. Natomiast myślę sobie, jak wygląda praca na planie takiego horroru, kiedy sama na to zwracasz uwagę. Emocja, obok emocji jest po prostu na najwyższych obrotach. I, tak. No ale jednocześnie przychodzi czas na dubel, przychodzi czas na coś. Jak się nagle spiąć do tego momentu, żeby to kipiało tak, jak powinno kipieć, bo przecież
scenę wcześniej kipiało. No tak samo jak w każdym innym filmie, wiesz, jak grasz w dramacie i masz zagrać jedną scenę w planie ogólnym, w planie średnim, w zbliżeniu i musisz za każdym razem w tej scenie przeżyć ten sam dramat. No na tym ten zawód polega, to nie jest to łatwe na pewno i nie spływa jak woda po kaczce, tak jak oszukiwałam się przez wiele lat, że to tak, tak po prostu dom to dom, praca to praca, nieprawda, bo jednak przenosimy te emocje do domu i ten stan chyba znany każdemu aktorowi po premierze, po 2-3 miesiącach w teatrze, pracy nad rolą, siedzenia w tych bez okien na scenie, próbowania i wyjście później po premierze, gdzie przez te pierwsze dni nie jesteś już postacią, ale jeszcze nie jesteś sobą. Przez cały ten czas pracowałeś, żeby być kimś innym, prawda? I to jest taki stan takiego dziwnego zawieszenia, takiej pustki w środku. Ja już się do tego stanu przyzwyczaiłam, już się pogodziłam, że tak jest, że po prostu gdzieś tam się odbijam od ścian w domu przez parę dni i wracam powolutku do siebie. I tak samo jest po filmie. Jaki sposób na to znalazłeś, żeby do tej siebie wrócić? Po prostu staram się zapewnić sobie właśnie jakieś takie 2-3 dni oddechu, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie przypomnieć, kim jestem. I co ja tu robię. A czy jednocześnie w takim razie, bo i są takie sytuacje, że jesteś w jednej roli bardzo głęboko, a fajnie, żeby mieć ten komfort, o którym mówisz, wyjść z niej, wrócić do siebie, ale czasami się rzeczy nakładają, prawda? Jest teatr z jakąś jedną rolą, jest serial z jakąś rolą, jest teatr, jest film z jakąś inną rolą. Da się być w kilku światach na raz? Musi się być nawet, jeżeli się na to człowiek decyduje. Oczywiście ja też bardzo świadomie wybieram rolę i świadomie staram się kierować swoją aktorską drogą i nie biorę wszystkiego, biorę tylko te rzeczy, które naprawdę, z którymi będę w zgodzie, które mi się podobają, które mnie w jakiś sposób rajcują i wtedy to jest to do pogodzenia, bo lubię wchodzić w te postaci, nie wiem, dzielić teatr z filmem. Tak jak wczoraj grałam w teatrze w Łodzi swój monodram, w nocy wracałam, żeby tutaj rozmawiać z tobą. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. I za chwileczkę gdzieś tam będę jakieś miała zdjęcia, próby w Teatrze Narodowym. Bardzo to lubię, ja po prostu kocham ten zawód, więc moje zbawienie w roli, czy jeszcze nie? Wiesz co, wyszłam, bo gram staruszkę chorą na Alzheimera, więc musiałam wyjść, żeby tutaj z tobą rozmawiać jako bohaterka horroru. A to jest tak, że doświadczenie pomaga się ochronić? Bo zakładam, że to, co mówisz o tym, że był jakiś moment w twojej karierze, kiedy nie czułaś tego w ten sposób. Dzisiaj umiesz o siebie zadbać, żeby dać sobie chwilę, wyjść, wrócić i ewentualnie znowu coś zrobić. To myślę sobie, dlaczego cię to zaskoczyło? Co? No to, że to tak wygląda właśnie, ten aktorski świat. Bo wspomniałaś o tym, że kiedyś myślałaś o tym troszeczkę inaczej, że to cię, ja tak zrozumiałem, że to cię zaskoczyło, tak, że to tyle kosztuje. To mnie nie zaskoczyło. Ja przestałam się oszukiwać. Okay. Po prostu. Bo ja sama siebie oszukiwałam, że to, bo tak chciałam, żeby było. Ja sobie po prostu narzuciłam tak z zewnątrz, że chciałam, żeby tak było. Tak, dokładnie. A tak nie jest. Po prostu przestałam się oszukiwać. To bardziej w ten sposób. Ale no jesteśmy zawodowymi aktorami gdzieś tam. To jest pasja, to jest moja miłość, ten zawód, aktorstwo, ale to jest po prostu zawód również. I jakby ta strona to jest ta czerwona lampka, która powoduje, że nie wariuje po scenie gdzieś tam odgrywanej, gdzie ktoś mi umiera i muszę to 10 razy zagrać, bo jest tyle dubli, a ja 10 się razy tak samo. 10 razy muszę dowiedzieć o tym, że najbliższa osoba mi umarła i zareagować na to spontanicznie, tak jak człowiek w życiu. Szaleństwo. Rozumiesz? A wiesz, że jesteśmy ziomalami? Jak to? Aha. Opowiadaj. Ty jesteś z Bielawy. Z Bielawy. A ja jestem z Ołtrzychowic. O, koło Kłodzka. Rzeczywiście. Tak. Chwila, moment. No. Mamy jeszcze obok siebie noblistkę, także jesteśmy w jednym pięknym, zwartym zespole. A to, że z takiego miejsca na ziemi, z mniejszego, spokojniejszego, wylądowałaś na deskach teatru czy przed kamerą filmową, to ułatwia czasem albo pomaga?
mnie pomaga. Mnie pomaga, bo to, co ja przywiozłam ze sobą do tego świata aktorstwa, ten bagaż czasami ciężki i ale czasami też piękny i wszystko, cały ten świat, który ze sobą przyniosłam z dzieciństwa, to jest ten mój potencjał ogromny, to jest ten, to co mam, z czego czerpię i jakoś myślę, że to jest najpiękniejsze, co mogłam, tą wrażliwość, którą dały mi te tereny, na których się wychowałam, to jest coś, co bardzo sobie cenię. Jest wielu takich, którzy mówią, tam u was na tym Dolnym Śląsku jest naprawdę ładnie. No tam jest pięknie, przecież tam filmowcy ciągną tabunami całymi. Wracając do horroru, dlaczego miałeś do tego dystans? Do tego gatunku. Po prostu nie, wiesz dlaczego? Bo ja lubię kino bliskie życiu. Życie to jest horror. Zobacz, otworzę dzisiaj każdą możliwą gazetę. Horror, koronawirus w Europie. Tak, a mieliśmy o polityce. Nie, w ogóle, ja tylko mówię o horrorze. Szukam powodów. Tak. Ale jest coś takiego, nie, że dla ludzi, wiesz. Ale to jakoś, wiesz, no, jak widzisz potwora, który gdzieś tam morduje wszystkich, których spotyka na swojej drodze, wiesz, że to jest film. Mhm. Ja uwielbiam się zagłębić po prostu jako widz. Uwielbiam się zagłębić w historię prawdopodobną, w historię taką, w którą wiem, że mogłaby się wydarzyć. Dlatego jeżeli horror to taki bardziej psychologiczny, prawda, ale wiesz, to też jeden z powodów, dla których zagrałam, pomyślałam, przecież ja nie muszę lubić tego gatunku, żeby w nim zagrać, dla widza, który ten gatunek ceni i lubi go oglądać po prostu. Nie, ale jednocześnie rozumiem, że poczułaś, że tam jest to, co lubisz, czyli wejście w historię, która jest prawdopodobna. To jest absolutnie, no prawdopodobna nie, ale myślę, że stanie się dla widza prawdopodobne, jak będzie oglądał, że zapomni o tym, że to jest po prostu fikcja i że ludzie będą się naprawdę bać. No mam taką nadzieję, bo taki jest cel chyba to tego. Ładne. Dzień dobry. Bardzo bym chciała, żeby ludzie się tak naprawdę bali. Tak, oczywiście. Oczywiście. Oj. Wyszłaś już z tej roli? Bo to już dawno po zdjęciu. Pewnie, dawno. Tak. Tak, wyszłam. Teraz mam próby do nowej sztuki i wchodzę mocno w tych oszustów, których robimy w Ochu w reżyserii Jana Englerta. 19 marca mamy premierę. Oszuści. Bardzo, myślę, fajna sztuka w Teatrze Och. I teraz właśnie jadę prosto z naszej rozmowy. Zaraz cię wypuszczę, tylko wiesz co, myślę sobie o tej sytuacji, o której wspominasz, łódzkiej, kiedy uczysz. I też ładnie powiedziałaś o tym, że nie wiedziałaś, czy ta rola pedagoga, rola kogoś, kto się dzieli swoją wiedzą, kto musi też ogarnąć salę, na której będzie ileś emocji, ileś talentów i tak dalej. I ileś ego też, że nie jest taka łatwa. Jak patrzysz sobie na łódzką filmówkę dzisiaj, to są ciekawe pokolenie idzie do kina? Bardzo, bardzo ciekawe pokolenie. Ja jakoś miałam duże lęki, kiedy zaczynałam pracę w szkole, bo wydawało mi się, że dzisiejsza młodzież, to jest taka młodzież, która po prostu siedzi w telefonach i nie ma czasu, bo mają ważniejsze sprawy. Dzisiaj młodzi ludzie, którzy przychodzą do szkoły, do szkół, to są ludzie niezwykle dojrzali, świadomi, piękni, po prostu pod każdym względem, wrażliwi, ale też mają w sobie taką pokorę, bo mamy wprawdzie dużo więcej możliwości, prawda, grania, bo mamy mnóstwo seriali, których wtedy, kiedy ja studiowałam, nie było. Mnóstwo filmów, przecież kilkadziesiąt filmów się teraz u nas robi. Jeszcze 15 lat temu było tych filmów 12-13. I do takich, przepraszam, na chwilę się wtrącę, ty mówisz, że jesteś na tym etapie, że możesz sobie wybierać, że to są takie filmy, że jest z czego wybierać, prawda? Dokładnie. Że jest selekcja, prawda, do festiwalu w Gdyni chociażby. Tak. Natomiast jest również, powstało mnóstwo nowych szkół prywatnych i młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jest konkurencja ogromna i mają w sobie taką niesamowitą pokorę. I ja obserwuję tych młodych ludzi, z którymi mam zajęcia, jak oni naprawdę, jak im się chce. Ale pokora wymusza właśnie ta konkurencja, czy świadomość tego, że jest konkurencja? Myślę, że również. No, też mi trudno to diagnozować, na czym to polega, ale na pewno ci młodzi ludzie są świadomi tego, jak ten rynek wygląda, świadomi tego bardziej niż moje pokolenie. Pamiętam, że myśmy kończyli szkołę i jakoś tacy byliśmy zdziwieni, że nagle ten
nie ma tego klosza, a oni już wiedzą, oni już teraz działają, zakładają agencje sami. Mój Rok założył sam agencję aktorską. Tak, to jest niesamowite. Sami, ja też ich namawiam do tego, żeby... Jakby namawiam do takiego modelu, który ja sama stosuję, żeby nie siedzieć, nie czekać, żeby być niezależnym. Mi się wydaje, że to jest w tym zawodzie naprawdę najważniejsze. Być niezależnym. Nie ma nic gorszego dla aktora niż siedzieć i czekać na rolę i być zależnym od producentów, od reżyserów. Namawiam ich, żeby się skrzykiwali, żeby robili sztuki, żeby sobie sami może pisali jakieś rzeczy, żeby po prostu mieli jakąś alternatywę gdzieś również w tym swoim zawodzie. Choć pamiętam, niby z dziennikarskiego świata, ale one są bardzo blisko siebie, leżące czy żyjące, że na przykład różnica między szkołą dziennikarską w Polsce a szkołą dziennikarską w Stanach była taka, że w Polsce od razu wszyscy chcieli ubrać się ładnie, usiąść za stołem, nauczyć się obsługi promptera i czytać coś, a w Stanach uczyli się przez rok asertywności takiej, że jeżeli oni wyjdą na rynek, pokażą się publicznie, pokażą tą swoją twarz, no to błyskawicznie spotkają się z oceną i muszą być gotowi na to, że ta ocena nie zawsze będzie była skaniem. Tak, no to no ja myślę, że tak samo jest w aktorstwie, że oni również muszą nad sobą pracować bardzo i też mają tego świadomość, że nie tylko ważne jest, czy pięknie się rozpłaczesz przed kamerą, czy nie tylko ważne jest, jak będziesz ubrany i czy sobie ładną fryzurę zrobisz i czy będziesz się prezentować dobrze przed kamerą, ale też ważne to jest, jakim jesteś człowiekiem. Czy masz tę asertywność, o której mówisz, czy potrafisz też zadbać o ten pancerz, mówi się w szkole, takie wyświechtane i często ośmiewane przez studentów. Jest takie powiedzenie, że aktor musi mieć wrażliwość motyla, ale skórę słonia. To jest punkt, określenie dla tego zawodu. Musimy mieć tę skórę słonia, żeby siebie chronić, żeby chronić właśnie tę swoją wrażliwość. Szczególnie, że czasy są takie dzisiaj, że właśnie ta możliwość pokazania naszych talentów, ale jednocześnie spotkanie się z oceną jest przeogromna, jak nigdy, prawda? Masz tysiące kanałów, tysiące możliwości autopromocji w pozytywnym tego słowa, czasem negatywnym, ale często w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Masz gdzie pokazać to, co robisz, niezależnie od tego, jakie to jest. Dokładnie, ale możesz też się spotkać za chwileczkę z komentarzami, które, jeżeli nie masz skóry jakby słonia, samoświadomości, skóry słonia, to mogą cię po prostu jakoś bardzo mocno skaleczyć, prawda? Szalony świat. Ale szalony świat. Kocham. Kocham ten świat. Bardzo, bardzo. Ktoś mnie zapytał, czy mi się aktorstwo jeszcze nie znudziło. Nie znudziło mi się. Właśnie się złapałem na tym, że brzmimy, wiesz, troszeczkę tacy seniorzy, którzy sobie jadą po dziewiątej i gadają. Przyjechali z Dolnego Śląska, jadą pani i gadają. Dziewczyna 18 lat, a już marudzi, że jest, wiesz. Powinniśmy tutaj jechać tym samochodem właśnie do tego. Gdzieś po górach stołowych. Właśnie, tak. Ale to, co mówisz, rzeczywiście jest też fajne, że jakby to, co się przywozi, estetykę, którą się zabiera z miejsc, w których się urodziło, to rzeczywiście w takim... No o Warszawie tak się mówi. To jest jednak chłodne i takie rywalizujące ze sobą miasto. To bywa, że pomaga. Tak, no, nie, no mnie to nawet nie to, że pomogło. Ja uważam, że to jest wielki skarb, to co ja mam. Tą moją wioskę, tak, na Dolnym Śląsku. To wszystko, co stamtąd przyniosłam, to jest po prostu wielki skarb i bardzo się cieszę, że go mam. Kto ma iść na ten horror, powiedz? Proszę? Kto ma iść na horror? Rodziny z dziećmi, to wiemy, ale... Rodziny z dziećmi, młodzież. Ale myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Ja myślę, że to naprawdę będzie bardzo fajny... Nie wiem, czy to nie zabrzmi wprost. Tak za bardzo obrazo... Rozrywkowe kino. Rozrywkowe kino w sensie horrorowe. Dosłownym. Tak, proszę? Rozrywkowe kino horrorowe. Tak, dokładnie. Zapraszam. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za to, że dałaś się namówić mimo wczorajszej gry w Łodzi. Zupełnie z innego świata przyjechałaś i mam nadzieję, że się uda. Jest mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo. Dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia. W naszym porannym studiu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.